walce z Arturem Szpilką najbardziej brakowało ci szybkości? Powiedz, co sprawia, że w tym momencie wierzysz, że wiesz, że 26 września w Łodzi tej szybkości nie zabraknie? A może nie musi być ta szybkość większa? Po prostu na Przemysława Saletę wystarczy to, co na Szpilkę akurat nie wystarczyło. Znaczy, to są moje atuty. Największe, z którymi wygrywałem, zdobyłem tytuły. Jeżeli jestem szybki, mam determinację, wygram z każdym. Tego nie było w tych walkach, w tych porażkach, które miałem w ringu. Dlatego przegrałem, no ale powróciłem, no bo nie chciałbym kończyć kariery jako przegrany. No bo ciężko z ringu schodzić przegranym. Byłem wojownikiem i dlatego postanowiłem powrócić. Tu kolega Mateusz przygotował mi obóz w Łomnicy. Tam mamy świetne warunki. W zasadzie Śnieżka trenujemy tak, jak powinienem trenować. Po 2 tygodniach jest dobrze i mam nadzieję, że forma będzie rosła, by 26 pokazać swoją starą, dawną klasę. Przemysław Saleta jest odpowiednim rywalem do tego, żeby pokazać tą klasę w ringu, żeby odnieść zwycięstwo? Ja zawsze patrzę na moją osobę, nie patrzę na przeciwnika. No, moja atuty to jest szybkość, czy będę walczył z takim przeciwnikiem, czy z takim. Jeżeli będę swojej jakby osobie prawdziwy Tomasz Adamek, no to wygram z każdym i takiego chcę, i kibice chcą zobaczyć 26. Niedawno w mediach pojawiły się informacje o tym, że Andrzej Wasilewski stwierdził, że chciałby zorganizować wiosną przyszłego roku twoją walkę z Krzysztofem Włodarczykiem. Jak ty odniesiesz się do takich pomysłów? Ja mówię nie, bo Krzyśka znam osobiście, to jest mój przyjaciel, a z przyjaciół mi się nie walczy. No proszę opowiedzieć o tym, co rodzina mówi na tę walkę, bo tak pan to kwieciście mówił. No żona już od jakiegoś czasu i dzieci moje mówią, gdy widzieli mnie w starszej dyspozycji, mówią, tata skąd, jesteś już stary, nie powinieneś walczyć, żona, Zigi. Ja mówię nie, jeszcze czuję, że to nie jest mój koniec i powróciłem, trenuję ciężko i mam nadzieję, że nie zawiodę kibiców tego wieczoru 26. Także no niestety sport jest sportem no nie długim, no jest początek, jest koniec. Ale jeżeli będę w takiej dyspozycji jak przez te 2 tygodnie, to będzie dobrze. Chciałem zapytać o pana stosunek do Przemka Salety, bo chyba tutaj nie będzie żadnych, nie wiem, obrażania na konferencjach przed jakichś dziwnych dyskusji, bo no, ale to trochę inny poziom, prawda? Znaczy, to można się obrażać, co to daje, komu pomoże. No, ringu pokazuje swoją klasę pięściarza i tam to kibice chcą zobaczyć, a nie pyskówki, wiesz, obrażania siebie. Ja nie z tych ludzi, nigdy tak nie robiłem i nie będę robił. A jakie są najmocniejsze strony Przemka Salety? Czego się... A to zobaczymy w ringu, no bo każdy trenuje patrząc na siebie. Ja patrzę to, co ja robię i ja mam być w tej świetnej dyspozycji, co czynię każdego dnia i mam nadzieję, że tak będzie. A jest jakaś jedna, nie wiem, cecha, za którą by pan go wyróżnił, że on się czymś wyróżniał, czy... Nigdy takich rzeczy nie robiłem. No ja mówię, patrzę na moją osobę i trenuję bardzo ciężko i na tym się skupiam. A weryfikacja to ring. I właśnie tam pokazujemy swoje atuty, swoje zalety. Zwycięstwo na punkty, czy jednak w swojej 15. walce w wadze ciężkiej powinniśmy się spodziewać 4. zwycięstwa przed czasem? Co cię zadowoli w tej walce? Bo zwycięstwo, tak jak sam mówisz, jest najważniejsze, ale zwycięstwo w dobrym stylu musi być, żebyś kontynuował. Czyli po prostu moje atuty. No ja mam mieć swój speed i ja na tym bazowałem, bazuję. Jeżeli tego nie mam, trzeba przyjąć gorycz porażki. No niestety tak było czterokrotnie, a mam nadzieję, że tego nie będzie w tej walce. Tomek, a boisz się bić z Saletą czy boksować technicznie? Wszystko zależy. No ja zawsze wolę zadać cios, a go nie przyjąć. No. Taka zasada w boksie, jak za dużo przyjmujesz, no to jest twoja krótka kariera, więc być sobą po prostu, no i wtedy wszystko wychodzi. No. Analizujesz walkę, kombinujesz, zadajesz ciosy, unikasz, by zejść z ringu właśnie niepobijany, bo to jest najważniejsze. Ale mówiłeś też, że liczysz na wojnę. Zawsze byłeś wojownikiem i chcesz skończyć jak wojownik. Liczyć na wojnę oczywiście, tylko zadać ciosę i ich nie przyjąć. I to są właśnie moje atuty, czego nigdy nie lubiłem robić. I gdy szedłem na wojnę, nieraz cios któryś był zwrotny i trzeba było zaliczyć matę. I tego nigdy nie lubiłem i nie lubię. Ja wolę zadać i unikać ciosu. Powiedz, ile walk jeszcze masz w sobie? Bo chyba już no zawsze, to nie jest pożegnanie. No wszystko będzie zależało, jak będę wyglądał tego wieczoru. Bo jeżeli będą te moje atuty, to znaczy, że jeszcze mam coś do zrobienia, a jeżeli nie, no trzeba po prostu będzie zejść z ringu i podziękować kibicom.